Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym webinarze poświęconym zakłóceniom w sieci elektrycznej i sposobom redukcji wyższych harmonicznych. Nazywam się Grzegorz Gala, poprowadzę dla Państwa dzisiejszy webinar. Ewentualne pytania prosiłbym zadawać w sekcji Q&A na czacie. Tam koledzy eksperci będą odpowiadać na nie na bieżąco. Jeżeli jakiś temat będzie wymagał dłuższej dyskusji, to na końcu przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi. Postaram się na te pytania wtedy odpowiedzieć. Dzisiejszy webinar będzie podzielony tak naprawdę na cztery części. W pierwszej części powiemy sobie, czym są harmoniczne sieci, w czym one w ogóle są. Następnie przyczyny powstawania harmonicznych w sieci, skąd te harmoniczne w sieci się biorą, dlaczego one powstają. Następny duży, można powiedzieć, największa część tego webinara będzie poświęcona metodom ograniczenia harmonicznych. Omówimy kilka różnych, przepraszam, metod. I na koniec porównamy sobie krótko te rozwiązania, podsumujemy ten dzisiejszy webinar. Zacznijmy więc od tego, czym w ogóle są harmoniczne sieci. Harmoniczna jest to składowa przebiegu częstotliwości będącej całkowitą krotnością częstotliwości podstawowej, czyli częstotliwości sieci. U nas standardowo 50 Hz, więc dla sieci 50-hercowej harmonicznymi są wszystkie składowe o częstotliwościach np. 100, 150, 200, 250 Hz i tak dalej. Zakłada się, że harmoniczne to są przebiegi do 2500 Hz. Często harmoniczne mylone są z innymi zakłóceniami występującymi w sieci, czyli zakłóceniami EMC. Zakłócenia EMC to są zakłócenia o całkowicie innym zakresie częstotliwości, bo tu, jeżeli chodzi o EMC, mówimy o częstotliwościach od 150 kHz w górę. Zatem nie należy mylić tych dwóch pojęć, tych dwóch rodzajów zakłóceń sieci i też do obydwu tych rodzajów stosować właściwe metody przeznaczone do tłumienia właściwych częstotliwości. Przyjrzyjmy się, jak takie zakłócenie w sieci powstaje. W idealnej sieci mielibyśmy przebieg sinusoidalny. Niestety, no, sieci idealne nigdy nie są, zatem pojawiają się właśnie te harmoniczne, czyli te przebiegi o wyższych częstotliwościach, które nakładają się i sumują z przebiegiem tym głównym, tym, który byłby przez nas pożądany. I tak, jeżeli na przykład nałożymy sobie piątą harmoniczną, czyli sygnał o częstotliwości 250 Hz i sumujemy te dwa sygnały, to już ten przebieg ulega pewnemu zaburzeniu. Jeżeli tych harmonicznych nałożymy więcej, na przykład dodatkowo siódmą, trzynastą i na przykład jeszcze 25. harmoniczną, to jak widzimy, ten przebieg bardzo mocno już odkształcił się nam od przebiegu sinusoidalnego, tak naprawdę daleko mu już do tej sinusoidy, a tak naprawdę powstał przebieg, który możemy sobie w przybliżeniu przedstawić jako przebieg schodkowy, taki przebieg prostokątny. Więc w idealnym świecie chcielibyśmy, aby w tej sieci była sinusoida. W praktyce tak naprawdę w tej sieci mamy coś dużo, dużo innego. Takie przebiegi, które składają się z wielu różnych przebiegów sinusoidalnych, poddaje się często analizie widmowej, czyli rozpatrujemy, jaki procent udziału mają komponenty o poszczególnych częstotliwościach w całkowitym przebiegu, który mamy na przykład w sieci. Pozwala to na określenie głównych składowych przebiegu i udziału w całości. Oczywiście taka analiza dobra jest na potrzeby jakieś akademickie, na potrzeby projektowe, natomiast no, w realnym świecie rzadko kiedy prowadzi się aż tak szerokie analizy, żeby rozpatrywać poszczególne harmoniczne, poszczególne częstotliwości, badać dokładny udział tych składowych. W takim, można powiedzieć, realnym świecie przemysłu potrzebne było określenie prostsze, jakiegoś jednego krótkiego, łatwego do komunikacji współczynnika, który by powiedział, jaki jest udział harmonicznych w całości tego przebiegu. I takim współczynnikiem jest właśnie całkowity współczynnik odkształcenia, z angielska Total Harmonic Distortion, czyli ten słynny, znany chyba wszystkim współczynnik THD, który oblicza się jako stosunek wartości skutecznej wyższych harmonicznych sygnału do wartości skutecznej składowej podstawowej. Czyli innymi słowy, jest to wyrażenie w procentach ilości zaburzeń w stosunku do tego podstawowego sygnału, który byłby przez nas w tej sieci
pożądany. Zagłębiając się jeszcze dalej w ten temat, musielibyśmy też powiedzieć o interharmonicznych, czyli składowych o niecałkowitej krotności częstotliwości podstawowej. Natomiast no, tu już nie będziemy aż tak głęboko dziś wchodzić. Skupimy się na tych harmonicznych, czyli na tych przebiegach, które są całkowitą krotnością częstotliwości bazowej. Powiedzmy teraz, dlaczego te harmoniczne w sieciach powstają? Źródłem prądów harmonicznych są obciążenia nieliniowe, które są podłączone do sieci zasilającej. Gdybyśmy mieli obciążenie w sieci liniowe, wtedy prąd jest proporcjonalny do napięcia zgodnie z prawem Ohma. Natomiast w przypadku obciążeń nieliniowych prąd nie jest wprost proporcjonalny do napięcia, ale zmienia się razem ze zmienną impedancją obciążenia. Przykładami takich obciążeń są przede wszystkim wszelkiego rodzaju urządzenia oparte o półprzewodniki. To, że pojawiają się w sieci prądy harmoniczne, które płyną przez impedancję, powoduje też powstanie na tych impedancjach napięć harmonicznych. Dlatego też zawsze, jeżeli chodzi o sieć, mówimy o dwóch rodzajach harmonicznych. O harmonicznych prądu i o harmonicznych napięcia. Wracając jeszcze na chwilę do tych obciążeń nieliniowych, bo tak naprawdę tych obciążeń nieliniowych w dzisiejszym świecie tak naprawdę mamy bardzo, bardzo wiele, bo jeżeli spojrzymy sobie na chociażby takie codzienne przedmioty urządzenia codziennego użytku, to wszelkiego rodzaju nowoczesne systemy oświetleniowe, jakieś żarówki LED, żarówki, te świetlówki kompaktowe, wszelkiego rodzaju systemy zasilania, czy to zasilacze w komputerach, czy to w jakichś serwerach, zasilacze w telekomunikacji, systemy UPS, to wszystko, co nas otacza w życiu codziennym, to cała elektronika tak naprawdę jest obciążeniem z punktu widzenia sieci nieliniowym i tak naprawdę w mniejszym lub większym stopniu generuje harmoniczne. Spoglądając w stronę przemysłu, tu przede wszystkim obciążeniami nieliniowymi są wszelkiego rodzaju przetwornice i konwertery, w tym właśnie przetwornice częstotliwości, o których tu dziś będziemy przede wszystkim mówili, którym ten webinar jest poświęcony. Przyjrzyjmy się więc troszkę bliżej temu właśnie przemiennikowi przetwornicy częstotliwości. Jak takie urządzenie jest skonstruowane? Takie urządzenie składa się z, można powiedzieć, trzech głównych elementów. Patrząc na ten schemat od strony lewej, najpierw mamy mostek prostowniczy, mostek wejściowy, który zamienia przebieg zmienny w napięcie stałe. Następnie szynę, tak zwaną szynę DC, czyli kondensator, baterię kondensatorów, w której ta energia jest magazynowana. Oraz po prawej stronie mamy oparty o tranzystory IGBT mostek falownikowy, czyli urządzenie, które tak naprawdę wytwarza, sterowane oczywiście przez odpowiednio zaawansowaną elektronikę, wytwarza przebieg o zadanej, wymaganej przez nas w danym momencie częstotliwości. Gdybyśmy się przyjrzeli dokładniej temu mostkowi, ale tu w wersji takiej uproszczonej, czyli jako prostownik jednofazowy, czyli taki klasyczny układ Greca, plus do tego kondensator, czyli ten magazyn energii, czyli ta nasza szyna, odpowiednik naszej szyny DC w przemienniku. Gdybyśmy spojrzeli, jak wyglądają przebiegi w takim układzie. Na wejściu zakładamy, że mamy tą idealną, niezaburzoną sinusoidę. Za prostownikiem, oczywiście, jeżeli mówimy o układzie Greca, te dolne połówki zostaną odwrócone, napięcie zostanie wyprostowane. Patrząc na kondensator, tu uzyskamy napięcie stałe i tak jak widzimy, jego wartość będzie niższa oczywiście niż maksymalna wartość napięcia zasilającego. Gdybyśmy się teraz przyjrzeli prądowi, w przypadku idealnym, gdybyśmy mówili o obciążeniu liniowym, to przebieg tego prądu wyjściowego podążałby proporcjonalnie za przebiegiem napięciowym. Natomiast mamy tu obciążenie nieliniowe, dlatego też prąd zachowuje się tu całkowicie inaczej. Ten prąd pobierany jest takimi impulsami tylko wtedy, kiedy napięcie na wyjściu z prostownika jest wyższe niż napięcie stałe na kondensatorze. Stąd pojawiają się takie impulsy,
które właśnie prowadzą do powstawania zaburzeń, do powstawania w sieci harmonicznych. Spojrzyjmy, jak to wygląda w praktyce. Tu mamy przedstawione wykresy z oscyloskopu. Pierwsze to harmoniczne napięcia. Tu, jak widzimy, te poziomy są na w miarę niskim, są to w miarę niskie wartości procentowe, bo w przypadku harmonicznych prądowych będziemy mówili o dużo wyższych wartościach procentowych tak naprawdę. Natomiast już tu widzimy, że tak naprawdę te zaburzenia, ten współczynnik THDU na poziomie 1,1 oznacza bardzo, no, przebieg bardzo zbliżony, można powiedzieć, do sinusoidy. W przypadku, jeżeli mówimy tu o THDU na poziomie 5%, to już widzimy bardzo mocne zaburzenie, odkształcenie tego przebiegu od sinusoidy. Zarówno te zbocza, one, można powiedzieć, wyprostowują się, ale tutaj najbardziej charakterystycznym objawem tych harmonicznych napięciowych jest bez wątpienia to ścięcie od góry i od dołu tego przebiegu, czyli tworzy nam się coś na kształt takiej, można powiedzieć, piły ze stępionymi zębami. To jest bardzo charakterystyczny objaw harmonicznych sieci, właśnie te takie spłaszczenia góry i dołu przebiegu. Te dwa przykłady pokazują też, że ilość harmonicznych zależy od jakości sieci. W słabej sieci poziom harmoniczny jest wyższy, w sztywnej sieci poziom harmoniczny jest niższy. Tutaj te akurat dwa przebiegi oparliśmy o przykład tego samego falownika o mocy 200 kW, który był zasilany z dwóch różnych sieci. W przypadku tym pierwszym, tym po lewej stronie, zasililiśmy go z transformatora 2000 kVA. Ten przebieg po prawej stronie to był przebieg zasilany z transformatora 750 kV, a więc widzimy, że tu jakość sieci ma dość duże znaczenie, jeżeli chodzi o poziomy harmonicznych napięciowych. Jeżeli chodzi o harmoniczne prądu, znów tu mamy dwa przebiegi z różnym poziomem harmonicznych. W przypadku tym po stronie lewej mamy tu bardzo wysoki poziom THDI, czyli tych harmonicznych prądowych na poziomie 80-90%. Charakterystyczne są tutaj te dwa rozdzielone od siebie garby. Jeżeli dążymy do tego, żeby obniżyć harmoniczne, w tym wypadku po prawej stronie mamy przebieg napędu zbudowany dławikiem. Wbudowanie dławika to jest jedna właśnie z metod ograniczenia harmonicznych, to widzimy już, że te przebiegi, te dwa garby dążą do tego, żeby połączyć się w jeden. Tu widzimy przebieg dużo bardziej, można powiedzieć, niepodobny do sinusoidy, natomiast no, tak jak już pokazywałem na tym wcześniejszych wykresach na początku, ten prąd właśnie pobierany jest takimi impulsami i jest to tak naprawdę kwestia tylko kształtowania tych impulsów, żeby one jak najmniej były zaburzonymi. Dlaczego w takim razie dlaczego powinniśmy o te harmoniczne dbać? Z jakich powodów istotne jest, żeby te harmoniczne w sieciach ograniczać? Tak naprawdę tych powodów jest wiele. Przede wszystkim stabilna praca urządzeń elektronicznych, czy to systemów komputerowych, teleinformatycznych, aparatury medycznej, czy na przykład jakichś systemów bezpieczeństwa lotniczego. No, jakiekolwiek zakłócenia w tych systemach, czy to medycznych, czy właśnie bezpieczeństwa, mogą stanowić zagrożenie dla życia, dla zdrowia ludzkiego, więc musimy tu pamiętać o tym, żeby zasilanie tychże urządzeń było jak najmniej zakłócone. Druga sprawa, harmoniczne powodują zwiększenie poboru mocy biernej. Jeżeli ograniczenie poboru mocy biernej daje nam możliwość skorzystania czy to z mniejszych transformatorów, mniejszych przekroi kabli, nie ryzykujemy tego, że będą nam przypadkowo działały jakieś zabezpieczenia. Także jest tutaj też potrzebne to, żeby te harmoniczne z tego względu ograniczać. No, nie bez znaczenia też jest fakt, że operatorzy sieci ustalają konkretne limity, jeżeli chodzi o pobór mocy biernej. Jeżeli te limity przekraczamy, grożą nam kary finansowe ze strony operatora, więc też no, tu musimy pamiętać o tych aspektach, można powiedzieć, też ekonomicznych, finansowych. Oczywiście mogą to też być wymagania, czy to prawne, czy to w postaci norm. Mamy normy regulujące poziomy harmonicznych, które dość często już w tej chwili są przywoływane w specyfikacjach technicznych przez projektantów, po to, aby nowo projektowane instalacje, modernizowane instalacje już ten poziom harmoniczny miały na odpowiednim, zgodnym z normami
poziomie. Są też już kraje, które w jakiś sposób mniej lub bardziej prawnie uregulowały kwestie właśnie emisji harmonicznych do sieci, gdzie podmiot, który chciałby przyłączyć się do sieci, musi udowodnić, że ten poziom emisji harmonicznych po jego stronie nie będzie wyższy niż ten, który jest wymagany przez operatora sieci. Przejdźmy więc teraz do metod ograniczania harmonicznych. To będzie najdłuższa część tego dzisiejszego spotkania. Tutaj chciałbym omówić pięć głównych metod, jeżeli chodzi o techniki ograniczania emisji harmonicznych. Szósta z metod, o której też tu na dole mamy informację, nie będzie przeze mnie omawiana. A to z tego względu, że ta metoda, kiedy ograniczamy pojemność lub w ogóle eliminujemy kondensatory szyny DC, czyli tworzymy tak zwane napędy macierzowe, no z naszego punktu widzenia wiąże się również z jakimś ograniczeniem funkcjonalności przemiennika, zwłaszcza no, w przypadku na przykład zaburzeń, jakichś przysiadów napięcia w sieci zasilającej. Nie mamy wtedy w napędzie tego magazynu energii, który pozwala nam na w pełni funkcjonalne działanie napędu. Wracając do tych metod, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć. Tak jak mówiłem, tych metod będzie pięć. Pierwsza z nich dławiki AC i DC. Następnie opowiemy coś o filtrach pasywnych. Następnie układy wielopulsowe, czyli można powiedzieć taka historycznie najstarsza metoda, jeżeli chodzi o redukcję emisji harmonicznych. Później powiemy sobie o już bardziej zaawansowanych urządzeniach, którymi są filtry aktywne. I na koniec napędy o ultraniskiej emisji harmonicznych, czyli redukcja harmonicznych, która już jest wbudowana w falownik, wbudowana w napęd, gdzie już na poziomie zacisków napędu będziemy sobie mogli zarządzać poziomem emisji harmonicznych do sieci. Przejdźmy więc do pierwszej z tych metod, czyli dławiki AC i dławiki DC. Dławiki stosowane, tak jak tu już mówię, mogą być dwojakiego rodzaju. Albo mamy dławik po stronie prądu stałego, czyli już za mostkiem prostowniczym wejściowym, i wtedy mówimy o dławiku DC. Albo ten dławik jest zlokalizowany po stronie wejściowej, czyli jeszcze przed mostkiem prostowniczym, po stronie napięcia przemiennego. Dławiki redukują pulsację prądu pobieranego przez napęd, ale spełniają również zadanie dodatkowe, czyli chronią właśnie napędy przed tymi stanami przejściowymi nieustalonymi w sieci. Poziom emisji harmonicznych, jaki przy tym rozwiązaniu możemy osiągnąć, to około 40-40%. Oczywiście mówimy tu o harmonicznych, będziemy tu zawsze mówić o harmonicznych prądowych. Jest to poziom około 40%, przy założeniu, że impedancje do dławików zostaną właściwie dobrane do punktu pracy napędu. Rozważając za i przeciw, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązanie. Niewątpliwie za to kwestia taka, że w większości przypadków te dławiki stanowią już standardowe wyposażenie napędu. Redukcja harmonicznych na poziomie tych 40% bardzo często jest też w zupełności wystarczająca, zwłaszcza jeżeli na przykład mamy też w tej samej sieci wiele silników zasilanych bezpośrednio z sieci, gdzie ta emisja harmonicznych właściwie nie następuje, można powiedzieć, że właściwie nie ma jej wcale. No a najczęściej też na harmoniczne patrzymy z punktu jakiegoś przyłączenia do sieci, więc jeżeli zbalansujemy sobie cały układ, to bardzo często te napędy z takimi standardowymi dławikami, czy to AC, czy DC, mogą być w zupełności wystarczające. Niewątpliwie oszczędność miejsca, bo też, tak jak już mówiłem, ten dławik jest standardowym wyposażeniem napędu. On jakoś wybitnie nie zwiększa gabarytów rozmiarów urządzenia. Z minusów, no te 40% może niekoniecznie być wystarczające. Może być to zbyt mało. Wtedy musimy sięgać po te metody bardziej zaawansowane. No, jeżeli chodzi o zwiększenie kosztu napędu, no tu możemy tylko rozpatrywać to pod kątem porównania do napędu całkowicie pozbawionego dławików, dla którego emisja harmonicznych jest na poziomie 100%, więc no, trudno to mówić o jakimś tak naprawdę porównaniu, ale no też mamy rozwiązanie, możemy zawsze sięgnąć po rozwiązanie, gdzie tego dławika nie ma, będzie ono nieznacznie tańsze, ale wtedy te harmoniczne będą już na bardzo, bardzo wysokim poziomie.
Drugie z rozwiązań, zastosowanie filtrów pasywnych. To już jest tak naprawdę zewnętrzne dodatkowe urządzenie, które instalujemy przed przemiennikiem częstotliwości. Jest to filtr LCL, który instalujemy na wejściu do falownika. Działanie filtra opiera się tak naprawdę o zwiększenie czasu, przez które napęd pobiera prąd z sieci. Mamy tutaj wbudowane kondensatory, więc mamy, można powiedzieć, taki dodatkowy magazyn energii, który pozwala nam poszerzyć te impulsy prądowe, czyli ten czas, przez który pobierany jest prąd, o których mówiłem na tej symulacji na początku, czyli poszerzamy te impulsy, możemy je w ten sposób obniżyć, bo ilość energii będzie dostarczona w czasie taka, jak należy. Więc te poziomy zakłóceń będą już na niższe, będziemy już te zakłócenia mieli na niższym poziomie. Więc jest to taki, można powiedzieć, też rodzaj buforu pomiędzy siecią, a pomiędzy tym nieliniowym obciążeniem. Dodatkowo te wbudowane indukcyjności blokują też przepływ wsteczny z napędu do sieci, czyli też ta emisja chemicznych przez to także ulega obniżeniu. Jeżeli chodzi o poziom emisji harmonicznych, to w przypadku filtra pasywnego jesteśmy w stanie osiągnąć emisję na poziomie 6 do jakichś około 11%. Natomiast musimy wiedzieć, że jest to 6-11% w konkretnym punkcie pracy, na który to punkt został ten filtr dobrany. Jest to jedna niestety z wad filtra pasywnego, bo tak naprawdę on najlepiej działa w punkcie pracy, na który został zaprojektowany. Jeżeli mamy napęd o bardzo mocno zmiennym obciążeniu, gdzie jest bardzo szeroki na przykład zakres regulacji prędkości, a obciążenie też jest takie, że pociąga to za sobą duże zmiany, jeżeli chodzi o obciążenie, no to niestety ten poziom emisji harmonicznych będzie na wyższym poziomie niż te 6-11%, więc musimy się tu liczyć z tym, że to nie jest najlepsze rozwiązanie dla napędów, gdzie mamy bardzo, bardzo dynamiczne, bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o obciążenie. Jeżeli chodzi jeszcze o minusy tego rozwiązania, gabaryty. Jest to tak naprawdę osobna szafa, osobne urządzenie, które musimy znaleźć miejsce, zwłaszcza jeżeli jest wymagany jakiś wyższy stopień ochrony, to robi nam się to już tak naprawdę dodatkowe osobne urządzenie. Jeżeli chcielibyśmy prowadzić jakiś nadzór nad działaniem tego filtra, no to musimy mieć jakiś układ sterujący nadrzędny albo na przykład wykorzystać jakieś wejścia, wyjścia, jeżeli chodzi o napęd, tak żebyśmy mieli monitoring tego, co w tym filtrze się dzieje. Przy niskich obciążeniach może prowadzić też do wyprzedzającego współczynnika mocy, czyli zaczynamy znów pobierać moc bierną, czyli to niekorzystne zjawisko, którego chcemy za wszelką cenę uniknąć, czyli aby nie pobierać tej mocy biernej. Są takie rozwiązania, że na przykład stosuje się stycznik, który te pojemności w odpowiednich momentach, kiedy ten kosinus, pojawia się ten kosinus wyprzedzający, może odcinać, czyli jeżeli to obciążenie jest niskie, to wtedy możemy odcinać na przykład te kondensatory przy użyciu stycznika, no ale to znów komplikuje nam układ, bo musimy zamontować stycznik, zamontować układ sterowania, czy właśnie wykorzystując wyjścia napędu, stworzyć jakiś układ, który będzie nad tym czuwał i w odpowiednich momentach tą baterię kondensatorów dopinał, odpinał. Także no, to są pewnego rodzaju minusy i też rosnące skomplikowanie, no i za tym też niestety koszty tego układu. Jeżeli chodzi o plusy, no ten poziom emisji harmonicznych można niewątpliwie zaliczyć do plusów tego rozwiązania, bo mamy tu już ten poziom 6-11%, więc całkiem dobre wartości. Bardzo istotne jest też to, że filtr pasywny możemy dobudować do już istniejącego napędu. Jest to całkowicie niezależne urządzenie, które dobieramy tylko odpowiednio do istniejącego urządzenia, więc w każdej chwili tak naprawdę taki filtr możemy sobie dobudować, możemy zmodernizować istniejący układ i ten poziom emisji harmonicznych w ten sposób sobie obniżyć. Przejdźmy do kolejnej z metod. Zastosowanie wielopulsowych mostków prostowniczych zamiast klasycznego mostka sześciopulsowego.
Mówiąc tak bardzo obrazowo, w przypadku standardowego układu zasilania napęd w jednym cyklu pobiera, można powiedzieć, 6 tych impulsów energii z sieci. W związku z tym, że te impulsy muszą mieć odpowiednio wysoką amplitudę, po to, żeby ta odpowiednia ilość energii została dostarczona do napędu. W przypadku, gdyby tych impulsów było więcej, one mogłyby tą amplitudę mieć niższą. Gdyby jeszcze przesunąć je w czasie, no to ten przebieg bardziej zagęszczony byłby mniej, można powiedzieć, mniej zaburzałby by działania tej sieci. I taka jest właśnie idea układów wielopulsowych. Zwielokrotniamy mostek wejściowy, ale niemniej istotnym tak naprawdę właściwie głównym, można powiedzieć, elementem tego układu jest specjalny transformator, który powoduje, że te impulsy przez poszczególne mostki pobierane są z odpowiednim przesunięciem fazowym. Tak jak tu na przykład na schemacie mamy układ 18-pulsowy, gdzie mamy jeden z mostków pobiera w fazie 0, drugi plus 15, trzeci minus 15 stopni, więc zagęszczamy te impulsy, które płyną do szyny DC i dalej i są pobierane przez ten układ prosto szyny DC. Porównajmy sobie trzy takie, można powiedzieć, najbardziej popularne rozwiązania, przynajmniej jeżeli chodzi o niskie napięcie, czyli rozwiązanie sześciopulsowe, klasyczne rozwiązanie z transformatorem jednouzwojeniowym, czyli takie klasyczne napędy, gdzie przy założeniu, że mamy ten dławik wbudowany, poziom THD jest gdzieś w granicach od 32 do 40 kilku procent. W przypadku układu 12-pulsowego mamy już bardziej skomplikowany transformator, bo musimy mieć transformator trójuzwojeniowy. Mamy dwa mostki. Natomiast poziom THDI, czyli poziom tych harmonicznych prądowych, mamy już na poziomie w zakresie gdzieś tak 8-12%. Istotne jest to, że te układy wielopulsowe bazują na tym, że tak naprawdę poszczególne harmoniczne przesunięte w fazie wzajemnie się zerują. Czyli w takim układzie na przykład 12-pulsowym parami po dwie harmoniczne są eliminowane, czyli całkowicie nie wchodzą one całkowicie do tego współczynnika THDI, bo one poprzez to przesunięcie fazowe się wyzerowują. W przypadku układu 18-pulsowego już po cztery harmoniczne są wyzerowane, no ale tu znów mamy bardziej skomplikowany układ, bo mamy już trzy mostki prostownicze, mamy już transformator czterouzwojeniowy, więc ten układ coraz bardziej nam się komplikuje. Plus oczywiście to, że znów THDI niższe, bo w przypadku układu 18-pulsowego mówimy już nawet o poziomie od 5 do 8%, czyli eliminujemy poszczególne harmoniczne, zostają tylko niektóre z nich, przez to ten cały współczynnik THDI, który jest, jak wiemy, sumą wszystkich harmonicznych odniesioną do tego przebiegu pożądanego, właściwego, bazowego, jest mniejszy. Za i przeciw znów, jeżeli chodzi o te rozwiązania. Jeżeli chodzi o plusy, na pewno ta znaczna redukcja harmonicznych, zwłaszcza te układy 18-pulsowe i nawet wyższe, na przykład 24-pulsowe, bo tu już mamy ten poziom redukcji gdzieś poniżej 10%, więc jest to niewątpliwie duży postęp w stosunku do takich standardowych chociażby filtrów pasywnych czy właśnie rozwiązań z dławikami. I można powiedzieć, że to bardzo tradycyjny sposób redukcji harmonicznych, można powiedzieć historycznie najstarszy. Zresztą po dziś dzień bardzo, bardzo często stosowany, szczególnie w układach napędów średnionapięciowych, gdzie tak naprawdę jest to, można powiedzieć, podstawowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o napędy średnionapięciowe. Tam bardzo często te transformatory wielopulsowe są wbudowane w napęd, czy są jakimś elementem dostarczanym łącznie razem z napędem. To jest taka, można powiedzieć, przy średnim napięciu bardzo, bardzo często spotykana metoda ograniczania harmonicznych sieci. Jeżeli chodzi o wady, przede wszystkim gabaryty, no bo mamy dodatkowe urządzenie, czyli transformator. Mamy dodatkowe układy prostownicze, które też zajmują miejsce. Niewątpliwie kwestia generacji ciepła, bo zarówno te układy, dodatkowe układy prostownicze, jak i cały ten dodatkowy transformator generuje ciepło, więc musimy wziąć pod uwagę, projektując chociażby system wentylacji, klimatyzacji,
takich pomieszczeń, gdzie będą te urządzenia zainstalowane. Musimy też wziąć to pod uwagę i odpowiednio ten system chłodzenia zwymiarować, tak żeby móc być w stanie odprowadzić całe to ciepło, które te układy wygenerują. A za tym niestety idzie dość znaczny koszt tych wszystkich urządzeń. Poza tym, no, minusem jest też kwestia tego, że nie mamy możliwości tak naprawdę łatwiej modernizacji istniejącego układu. Tak naprawdę tylko w przypadku bardzo głębokiej modernizacji, która obejmuje również wymianę transformatora, jesteśmy w stanie tego typu rozwiązanie zastosować, bo tak naprawdę musimy kupić komplet zawsze transformator plus cały napęd jako jakiś tam komplet pasujący do siebie, który pozwoli nam na użytkowanie tego w całości. Kolejna z metod ograniczenia, tu już idziemy w stronę coraz bardziej zaawansowanych, można powiedzieć, rozwiązań, to filtr aktywny. Jest to przedostatnie rozwiązanie, które chciałbym omówić. Jest to rozwiązanie troszkę, można powiedzieć, inne niż do tej pory prezentowane, bo tak naprawdę filtry aktywne pozwalają na kompensowanie harmonicznych w sposób, można powiedzieć, bardziej globalny. Możemy tutaj tym filtrem aktywnym oddziaływać na jakąś konkretną sieć, podsieć, jakiś większy obszar, można powiedzieć, tej sieci zasilającej, w której na przykład mamy kilka różnych przemienników częstotliwości. I do tego jeden filtr aktywny. Z punktu widzenia konstrukcyjnego jest to dość zaawansowane urządzenie, bo składa się ono z mostka opartego o tranzystory GBT, czyli mostka aktywnego, plus filtra LCL, filtra po stronie sieciowej. Dodatkowo do tego elektronika sterująca plus opomiarowanie, czyli przekładniki prądowe, które monitorują aktualne prądy w sieci. Jak takie urządzenie działa? Pod względem zasady działania filtr aktywny można porównać sobie do działania słuchawek z aktywnym tłumieniem hałasu. Takie już coraz popularniejsze, można powiedzieć, rozwiązanie. Coraz bardziej dostępne na rynku. Filtr aktywny monitoruje sieć, czyli mierzy przy użyciu przekładnika aktualne poziomy prądów harmonicznych w sieci i przy użyciu tego aktywnego mostka generuje odpowiednie przebiegi kompensujące w przeciwfazie, którym zadaniem jest niwelowanie tych przebiegów harmonicznych generowanych przez podłączone do sieci obciążenia, czyli na przykład podłączone do sieci napędy. Więc tak jak mówiłem, możemy tu neutralizować harmoniczne generowane przez wiele napędów. W związku z tym dobór takiego filtra, no, jest sprawą niełatwą, bo tak naprawdę w miejsce, w którym wepniemy ten filtr do sieci, jego parametry powinny Dobór tego urządzenia powinna poprzedzić bardzo, bardzo dokładna, precyzyjna analiza sieci, sprawdzenie, z jakimi przebiegami mamy do czynienia, w którym miejscu powinniśmy ten filtr wpiąć tak, żeby on w rzeczywistości działał i te harmoniczne niwelował na żądanym przez nas poziomie. Wady i zalety tego rozwiązania. Główna zaleta to na pewno kwestia poziomu redukcji harmonicznych, bo jesteśmy w stanie tu zejść nawet do wartości 5%, jeżeli chodzi o harmoniczne prądowe. Sterujemy tu najczęściej w zamkniętej pętli, więc mierzymy prądy, generujemy odpowiednie przebiegi, które niwelują te poziomy harmonicznych. Mamy tu więc pełną kontrolę tak naprawdę nad tym, co w naszej sieci się dzieje. Dzięki temu, że jest to sterowanie w tej pętli zamkniętej, mamy te pomiary, tak naprawdę jest to też metoda całkowicie niezależna od poziomu obciążenia. W przeciwieństwie do filtra pasywnego, o którym mówiłem, że jest on optymalny, jego optymalna praca jest tylko w punkcie, można powiedzieć, obciążenia, w punkcie, na który został dobrany. Tutaj ten filtr dostosowuje się sam do aktualnego obciążenia w sieci i w zależności od tego obciążenia odpowiednio generuje te impulsy, które niwelują harmoniczne. Niewątpliwie zaletą jest ta globalność tego filtra, czyli to, że możemy taki filtr jeden na przykład mieć dla jakichś
większego obszaru sieci, czyli na przykład sieci jakiejś, czy podsieci jakiegoś w naszym zakładzie. Jeżeli właściwie ten filtr bierzemy, no to z punktu widzenia przyłączenia do sieci możemy bardzo dobrze kształtować, limitować te harmoniczne, nie narażać się tu na żadne sankcje, kary ze strony chociażby operatora sieci. Jeżeli chodzi o wady, no niewątpliwie gabaryty i koszt tego urządzenia, bo jest to znów osobne urządzenie, osobne urządzenie dość skomplikowane, do tego musimy pamiętać o tym opomiarowaniu, czyli przekładnikach prądowych, które pozwalają nam monitorować, mierzyć wartości prądów. Kwestia kosztów też na etapie inwestycji, czyli przyłączenie tego, czyli to, o czym mówiłem, analiza, jakaś studium jakości zasilania celem ustalenia optymalnej lokalizacji tego filtra w sieci. I też wadą poniekąd jest, można powiedzieć, ta globalność tego filtra, bo jeżeli mamy taki jeden filtr w sieci i ulega on awarii, no to tak naprawdę te harmoniczne w drastyczny sposób nam wzrosną. Także musimy o tym pamiętać, że ten jeden filtr w sieci działa bardzo dobrze, ale w przypadku jego awarii, no niestety mamy dość duży problem, jeżeli chodzi o harmoniczne, bo to jedyne urządzenie, które je redukowało, ulega wyłączeniu. I ostatnie z dziś prezentowanych rozwiązań, czyli napędy o ultraniskiej emisji harmonicznych, angielska nazwa Ultra Low Harmonic, ULH, tudzież dość często spotykamy się po prostu z określeniem Low Harmonic. W porównaniu do, jest to metoda, która pozwala tak naprawdę na redukcję harmonicznych na zaciskach napędu. W porównaniu do klasycznego napędu, który widzieliśmy na początku tego spotkania, napęd Ultra Low Harmonic jest no znacznie bardziej skomplikowanym układem. O ile ta strona, można powiedzieć, wyjściowa jest taka sama, bo mamy tutaj ten mostek sterowany IGBT, mamy tą pośrednią szynę DC, czyli tą baterię kondensatorów, o tyle na wejściu mamy całkowicie inny układ, bo mamy tu również mostek aktywny oparty o tranzystory IGBT, taki sam właściwie jak po stronie wyjściowej, plus do tego mamy też filtr LCL, czyli ten filtr wyposażony w dławiki plus baterię kondensatorów. Ten sterowany aktywny mostek pozwala na pełną kontrolę i formowanie tych przebiegów, które wychodzą z napędu do sieci. Napęd zapobiega więc przystosowaniu się harmonicznych do sieci, kształtując tak naprawdę te przebiegi i nie pozwalając już na zaciskach napędu, żeby te harmoniczne poza obszar, można powiedzieć, wnętrza napędu wychodziły. Działa to podobnie jak filtr aktywny, przy czym no filtr aktywny, tak jak mówiłem, działa, można powiedzieć, globalnie, jest to niezależne urządzenie. Tu tak naprawdę to aktywne tłumienie harmonicznych odbywa się już na zaciskach napędu, czyli z punktu widzenia miejsca przyłączenia napędu do naszej sieci, już tam mamy ten poziom harmonicznych zapewniony na odpowiednim poziomie. Filtr LCL eliminuje dodatkowo składowe o wysokiej częstotliwości, czyli te, które są powyżej częstotliwości kluczowania. Bardzo istotne też jest to, że napęd z mostkiem aktywnym cechuje współczynnik mocy zawsze równy 1. Nie pobieramy więc z sieci mocy biernej. Zaleta takiego rozwiązania na pewno to, że możemy całkowicie inaczej wymiarować, czy to transformator, okablowanie, zabezpieczenia. Możemy tu zastosować mniejsze te urządzenia, bo wiemy, że taki napęd nie będzie nam pobierał z sieci mocy biernej. Jest też jeszcze dodatkowa zaleta tego mostka aktywnego, czyli tego napędu o ultraniskiej emisji harmonicznych, a jest to mianowicie pełne napięcie na silniku. Mostek aktywny pozwala nam na utrzymywanie pełnego napięcia szyny DC, niezależnie od tego, co dzieje się na wejściu. Tak jak tu mamy przykład, niezależnie od tego, czy na wejściu mamy pełne 400 V, czy mamy napięcie niższe, na przykład o 10% 360 V, po stronie szyny DC zawsze mamy 560 V, czyli z punktu widzenia silnika jest on tak naprawdę zasilany z bardzo stabilnego źródła
I tak naprawdę tu nie musimy martwić się o jakość pracy silnika, bo tak naprawdę zawsze wiemy, że mamy to stabilne źródło zasilania. Wszystko, co złe, można powiedzieć, pozostaje po stronie sieci, więc jakieś przysiady, wahnięcia, problemy ze słabą jakością tej sieci, wszystko to ten układ mostka aktywnego wejściowego pozwala nam zniwelować i pozwala nam cieszyć się bezproblemowym, można powiedzieć, sterowaniem silnika i brakiem konieczności chociażby jego przewymiarowywania, dbania o to, żeby on miał zapasy, które pozwolą na właściwą pracę przy obniżonych, gorszych parametrach sieci. Jest to więc bardzo ciekawe i polecane rozwiązanie, jeżeli chodzi o sieci słabe, sieci o jakichś zmiennych parametrach. Często gdzieś tam urządzenia są lokalizowane z dala od miejsc zurbanizowanych, gdzie ten poziom jakości sieci pozostawia wiele do życzenia. W takich wypadkach takie napędy też mają właśnie ten dodatkowy plus, że po stronie silnika wiemy, że mamy ten przebieg stabilny i bez zakłóceń. Jeżeli chodzi o wady, zalety tych rozwiązań, to co już mówiłem, przede wszystkim główna zaleta to poziom emisji harmonicznych. Możemy tu mieć rząd 3-5% prądu znamionowego, więc jest to na bardzo niskim poziomie. Jednostkowy cosinus phi, czyli z jednej strony to, o czym już mówiłem, możliwe użycie mniejszego transformatora, kabli, zabezpieczeń, ale również no, nie ryzykujemy tych kar ze strony operatora sieci. Wymiary. Jest to urządzenie kompaktowe, wszystko mamy w jednym urządzeniu. Mostek aktywny wejściowy, mostek wyjściowy, szyna DC, filtr, wszystko wbudowane jest w jedno urządzenie. No, oczywiście jest to urządzenie gabarytowo większe niż taki standardowy napęd 6-pulsowy z dławikiem sieciowym. No, musimy się tu liczyć z tym, że te gabaryty tego urządzenia są większe. W przypadku na przykład takich naszych napędów naściennych, mówimy tu o zazwyczaj jakimś dwa rozmiary napędu więcej, czyli na przykład, nie wiem, zamiast R4 mamy obudowę R6, więc jest ten gabaryt trochę większy, ale nie jest to na przykład dodatkowe urządzenie, tak jak filtr aktywny czy pasywny, na które gdzieś musimy znaleźć miejsce. No to o czym już mówiłem, czyli podbicie napięcia na szynie DC dla bezpiecznej pracy napęd silnika w przypadku, jeżeli mamy problemy po stronie zasilania. Jeżeli chodzi o mostki aktywne, jest też jeszcze jedna ich cecha. Jeżeli mamy odpowiednie oprogramowanie w napędzie, dostajemy możliwość zwrotu energii do sieci, na przykład tej odzyskanej w procesie hamowania, więc no, tu efektywność energetyczna procesu jest może być znacznie lepsza, bo w tym momencie przy mostku aktywnym nie tracimy tej energii na przykład na jakichś rezystorach hamujących, tylko możemy zdać ją z powrotem do sieci i w ten sposób zbilansować sobie odpowiednio, jeżeli chodzi o chociażby rachunek za energię elektryczną. Z minusów to, co już mówiłem, czyli te trochę większe gabaryty niż napędy 6-pulsowe, brak możliwości modernizacji istniejącego napędu. No, tu możemy tylko wymienić całą szafę czy cały napęd naścienny na nowy napęd o ultraniskiej emisji harmonicznej. Nie ma możliwości dobudowania czegoś do już istniejącego napędu. No i niestety za tymi wszystkimi zaletami idzie też cena, która no, można powiedzieć, jest na chwilę obecną na poziomie ceną premium. Musimy się tu liczyć z rzędem nawet około 60% wyższej ceny niż standardowy napęd, taki z klasyczny z dławikiem AC czy dławikiem DC. Podsumujmy więc sobie teraz te omówione rozwiązania. Jeżeli chodzi o poziomy harmonicznych, najlepiej niewątpliwie wypadają te napędy z mostkiem aktywnym, czyli napędy ultra low harmonic. Możemy tu liczyć na poziom 3-5%. Dość dobrze wyglądają też pod kątem emisji harmonicznych filtry aktywne i układy wielopulsowe. Także te rozwiązania, można powiedzieć, stanowią najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o poziomy emisji harmonicznych. Jeżeli byśmy porównali poziom skomplikowania instalacji
i do tego poziom tłumienia tych harmonicznych, no to tu też najlepiej, jeżeli chodzi o to porównanie, wypadają napędy z mostkiem aktywnym. Dość dobrze też na tym wykresie umiejscawiają się, można powiedzieć, rozwiązania z filtrem aktywnym i pasywnym. No w przypadku filtra aktywnego można powiedzieć, że poziom skomplikowania już jest trochę wyższy, ale z drugiej strony patrzymy na to też, że ten filtr może działać globalnie na wiele napędów, więc no tu to jedno urządzenie czasami, które zainstalujemy, może nam ułatwić, można powiedzieć, radzenie sobie z harmonicznymi w większym obszarze. Układy wielopulsowe, no tu niestety im wyższy poziom, im niższy poziom harmonicznych prądu, tym wyższy poziom skomplikowania instalacji, bo mamy więcej mostków, mamy więcej, można powiedzieć, tych układów, więcej uzwojeń w transformatorze, więc ten układ nam się coraz bardziej komplikuje. No niewątpliwie najprostsze rozwiązanie, układ sześciopulsowy z dławikiem, natomiast no tu poziom harmonicznych na poziomie 40%, więc no trudno tu mówić jakiejś realnej, dużej, można powiedzieć, redukcji, jeżeli chodzi o te rozwiązania harmonicznych. Na koniec taka tabela podsumowująca. Tu czerwonym kolorem zaznaczyłem takie najistotniejsze i można powiedzieć punkty, te, które mocno charakteryzują takie bardziej, takie można powiedzieć najistotniejsze, stawiające dane rozwiązanie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o to, oto porównanie. Mamy tutaj też porównanie cenowe. No tutaj jedyne cenowo, jeżeli byśmy chcieli porównywać, no to tylko możemy zastanowić się, jeżeli chodzi o rozwiązanie z mostkiem aktywnym, no bo tu musimy pamiętać, że to rozwiązanie działa, może działać na wiele napędów, nie tylko na jeden, więc ta cena może też w jakiś sposób rozłożyć się nam na kilka napędów, więc no może ona tu różnie się kształtować w zależności od tego, jakiego rodzaju napędy mamy podłączone do danej podsieci. Natomiast no jeżeli chodzi o poziomy emisji harmonicznych, niewątpliwie najlepiej wypada napęd z mostkiem aktywnym i filtry aktywne. Jeżeli chodzi o kompaktowość obudowy, no to klasyczne rozwiązanie sześciopulsowe z dławikiem lub bez, bo jest to jedno, najczęściej jedno urządzenie, podobnie jak napęd z mostkiem aktywnym GBT. Także te rozwiązania są, można powiedzieć, najbardziej kompaktowymi z punktu widzenia, no można powiedzieć, takiej mechanicznej, gabarytów instalacji tego w szafie. I wnioski z dzisiejszego spotkania. To, co chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, żeby to gdzieś zapadło w pamięć. Przede wszystkim kwestia tego, harmoniczne są zaburzeniami sieci o niskich częstotliwościach, czyli tymi zaburzeniami o częstotliwościach do 2500 Hz. Nie mylmy tych zaburzeń z zaburzeniami z EMC. Powstają one wszędzie tam, gdzie obciążenie ma charakter nieliniowy, czyli wiemy, że obciążeniami nieliniowymi są wszelkiego rodzaju przetwornice, przede wszystkim wszelkiego rodzaju urządzenia oparte o elementy półprzewodnikowe. Harmoniczne mogą prowadzić oczywiście do nieprawidłowej pracy urządzeń, jak również sankcji ze strony operatora sieci, czyli tych kar za pobór chociażby mocy biernej. Mamy wiele różnych metod, jeżeli chodzi o możliwości ograniczenia tych harmonicznych, i tu no, wybór metody tak naprawdę zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, jaki jest wymagany poziom redukcji tych harmonicznych, w jakim zasięgu chcemy te harmoniczne redukować, jakie mamy możliwości pod względem miejsca instalacji, no i oczywiście to, co zawsze gdzieś tam jest brane pod uwagę, czyli czynniki finansowe, bo te rozwiązania też oczywiście różnią się mocno, jeżeli chodzi o koszty. Trudno powiedzieć, że była jedna taka zawsze pewna, jednakowa, skuteczna metoda. Zawsze trzeba sobie zanalizować posiadany układ, czy ten układ, który budujemy, i wybrać odpowiednie rozwiązanie. I warto też pamiętać o tym, że te rozwiązania możemy mieszać, czyli możemy zastosować na przykład
dla dużych napędów rozwiązania z filtrem aktywnym, dla mniejszych napędów na przykład tylko dławiki TC. Zawsze gdzieś tam w sieci pojawiają się też silniki zasilane bezpośrednio z sieci, które nie emitują harmonicznych, więc ten bilans emisji harmonicznych z punktu widzenia przyłączenia do sieci, bo najczęściej o to walczymy, żeby tu z punktu widzenia przyłączenia do sieci być na odpowiednim poziomie. Jesteśmy w stanie sobie poprzez odpowiednie dodawanie urządzeń o różnych poziomach tego ograniczenia emisji harmonicznych, możemy sobie ukształtować na odpowiednim, wymaganym przez nas poziomie. Najlepsze efekty w zakresie jednostkowej, można powiedzieć, redukcji harmonicznych daje użycie napędów ultraniskiej emisji harmonicznych. No i jest to rozwiązanie, które nie ukrywam, ABB promuje jako takie najbardziej zaawansowane technologicznie, ale też pozwalające czerpać najwyższe korzyści. Mamy tu szereg różnych rozwiązań, zarówno chyba najbardziej znana seria napędów przemysłowych ACS 880, mamy rozwiązania naścienne, szafowe, mamy też moduły napędowe w wykonaniach o ultraniskiej emisji harmonicznych. Oczywiście do napędów multidrive jak najbardziej też możemy zastosować mostki aktywne z filtrami LCL, czyli też ten Active Front End. Napędy mniej zaawansowane, aplikacyjne, ACQ, ACH 580, czyli napędy do przemysłu wodnego, napędy do przemysłu HVAC, czyli wentylacji, klimatyzacji. No i oczywiście również napędy średniego napięcia też mamy w wykonaniach z mostkiem aktywnym. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, na które nie uzyskali Państwo odpowiedzi w sesji Q&A na czacie, to zapraszam do ich zadawania.